Witam moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym filmie EAFC 24 u mnie na kanale. Dzisiaj pokażę Wam mój skład warty ponad 2 miliony coinsów. Otworzymy paczkę za 100 tysięcy i będzie wiele innych ciekawych paczek, także zapraszam do oglądania. Lecimy. Zaczniemy sobie od złotej wymiany, z której drop potrafi być naprawdę niezły. Także zobaczmy co będzie w środku. Paczka dwóch rzadkich złotych piłkarzy. Czy coś ciekawego będzie? Może jakiś walkout Hiszpania? Hiszpania to nigdy nie jest nic dobrego. Paris Saint-Germain? Paris Saint-Germain, Soler. Kolejna paczka dwóch rzadkich złotych piłkarzy. Może teraz będzie coś lepszego. Przekonajmy się. No Soler na pewno nie był dobrym trafem. Zobaczmy. Portugalia. Ronaldo. Przejdźmy teraz do paczki wymiennej za finał draftu. Duża złota paczka premium. Zapraszamy, witamy jakichś dobrych zawodników. Może ktoś, kto ulepszy nasz skład. Japonia. Endo, Liverpool. No piłkarz niby w porządku, ale na pewno do naszego składu nie trafi. Otwórzmy teraz ostatnią paczkę przed paczką za 100 tysięcy. Także złota paczka premium. Zobaczmy, czy coś ciekawego. No proszę, FIFA. FIFA, dajcie nam coś naprawdę grubego, żeby ulepszyć nasz skład. Hiszpania, to nie jest nic dobrego. Jest to Ansu Fati, okej. Ansu Fati, który teraz jest w Brighton. Witamy serdecznie. Czas przejść do dania głównego. Paczka, na którą wszyscy czekali, a zwłaszcza ja. Paczka za 100 tysięcy monet. Naprawdę, no, najlepsza obecnie paczka w grze. Gwarancja 84+. Moi drodzy, trafmy jakiś potężny walkout. Może podwójny walkout, może ikona. Zobaczymy, co będzie w środku. Proszę, proszę, dajcie coś potężnego. Duża paczka rzadkich piłkarzy, no. Dajcie coś grubego. Walkout, proszę, proszę. Nie. Nie. Zobaczmy jeszcze, co w środku. No, może być jakiś grywalny zawodnik niby. Gavi, no ale czy Gavi jest grywalny w tej grze? No nie powiedziałbym, jest Carvajal. Nic tu nie ma, nic tu nie ma, niestety. No paczka tragiczna, zdarza się, bywa i tak. Idziemy dalej, czas pokazać skład. A więc nadszedł czas, żeby pokazać Wam pierwszą drużynę, nasz pierwszy podstawowy skład, który do tej pory zbudowaliśmy. No i jest naprawdę grubo. Wartość tego składu na ten moment to ponad 2 miliony coinsów. Jest tutaj przede wszystkim jeden piłkarz, który zwraca uwagę każdego odbiorcy, moi drodzy. Mianowicie jest to Vinicius Junior. Karta kupiona za 876 tysięcy. Na ten moment kosztuje już 1 250 000 monet, więc naprawdę fajny profit. Bardzo fajnie to wszystko wyszło. Karta jest naprawdę z innej planety. To, co on potrafi robić z piłką, to jakie ma przyspieszenie. Jeszcze dodatkowo ma ten playstyle torpeda, tak? Jakoś tak to się nazywa. Biega naprawdę, naprawdę ultra szybko i no moim zdaniem jest to na pewno jedna z lepszych kart w grze. Mbappe i Vinicius, myślę, że totalna topka. Mega, mega polecam. Drugim najlepszym piłkarzem tutaj w naszym składzie jest na pewno Federico Valverde. Karta też naprawdę bardzo konkretna. Chyba najlepszy pomocnik w grze na ten moment. Box to box. Super strzały z dystansu. Naprawdę warto sobie spróbować. Super tempo, no każda statystyka powyżej 80, tak? Gang Hulita jest. No co można tutaj więcej powiedzieć? No totalny kozak. Wymiata w środku pola. Co do reszty składu, też jest naprawdę solidnie. No niby nie ma się do czego przyczepić. Jest Araujo, jest Hakimi, jest Saka, jest De Jong. No jest naprawdę, naprawdę bardzo solidnie. Aczkolwiek ja potrzebuję tutaj trzech zmian, moi drodzy. Martinez odstaje w tej obronie. No Araujo naprawdę robi robotę, a Martinez ewidentnie odstaje, więc go musimy sobie zmienić. Nunes, tragedia. Totalnie nie polecam. Wiem, że teoretycznie powinien być on dobry, aczkolwiek no nie jest to w ogóle mój typ piłkarza, więc na pewno go będziemy musieli zmienić. Może jakiś Haaland, coś w tym stylu, zobaczymy. No i Saka. Saka to jest takim trzecim zawodnikiem, którego będę zmieniał. Myślę o jakimś Dembele, żeby dał zgranie Hakimiemu i Mendeszowi. A podobno też jest kozacki, także no tak to wygląda, będziemy to ulepszać, będziemy tutaj budować naprawdę potężną ekipę. Jest dopiero początek gry, tak naprawdę gra jeszcze nie wyszła, tak, ta podstawowa wersja, więc myślę, że i tak jest git. No i co, na ten moment wygląda to tak.
Co do Division Rivals, jesteśmy aktualnie w dywizji 6. Myślę, że jest to spoko wynik, tym bardziej, że nie grałem jakoś bardzo tutaj wielu meczy. No i co, będziemy sobie pomału tutaj ewoluować. Fajnie by było wejść do 5. ligi przed czwartkiem, żeby były lepsze nagrody. No i co, wygląda to tak, gra się naprawdę coraz lepiej. Na koniec tego filmu otworzymy jeszcze paczkę dla tych widzów, którzy zostali do końca. Także dziękuję bardzo za oglądanie, dziękuję, że jesteście. Teraz filmy będą codziennie. Magiczne okulary, może one przyniosły jakąś moc. Maroko, En-Nesyri. No En-Nesyri nie jest to dobry traf, ale co mogę powiedzieć? Mam nadzieję, że Wam się podobało. Filmy będą codziennie, także zostawcie łapkę w górę i komentarz dla zasięgu. Dzięki, że jesteście. Pozdro.